Halo, z tej strony Skanias, to jest siódmy odcinek z waszych zestawów. Dzisiaj jest gość specjalny i jest ze mną pan najlepszy na świecie, na serwerze, ogólnie na wszechświecie wybranek. Panie wybranek, zaczynamy od Tomaszu. Tomaszu. Tak, tytuł, przejażdżka Volvo. Nie, VOLVO. Gra Euro Truck Simulator 2. Marka Volvo. Autor Tomaszu. Krótki opis. Pojechałem, zrobiłem, wróciłem. Pierwsze zdjęcie. Co panie mamy na pierwszym zdjęciu? Czerwone Volvo. Czerwone Volvo z napisem Baca. Danmark. Volvo. I to jest Chińczyk ogólnie. Jaki Chińczyk? Z dwiema. No to jest już Chińczyk, tak zwany. A? No bo od kiedy takie lampy robią, to Chinole przejęli Volvo. Tak jakby. Mamy dwie super niebieskie naczepy marki Krone. I Kontenery. super krajobraz autostrady. Jo. To jest Ja zdjęcie. myślę, że zdjęcie. A faktycznie. Kolejne. Mamy zdjęcie migacza. Lizaka, tak zwanego. Obrysówkę, nie wiem, Mamy jak się tak zwał. jeszcze przy tym kawałek lusterka. I w sumie tyle. Następne zdjęcie. Następne. Znowu mamy zdjęcie Bacy, Denmark, Volvo, Chińczyka z Gdańska. I nie z Gdańska, Teraz tylko spod Gdańska. Spod Gdańska, faktycznie. I bez naczep tym razem, czyli już bez pewnie w drodze kontenerów, kurde, podróżnej. ale ci kurna zjadł. Nie ma. No to kontenerów. I kolejny krajobraz najprawdopodobniej z autostrady. I brzydka pogoda. I brzydka pogoda, A niestety. to ostatnie zdjęcie jest ładne. O, faktycznie. No. To jest ładne. Fajny, fajny kadr ma na No ten. i O, jak. chłop nie podniósł, A nie to podniósł wydech osi. wystaje? No A to wydech. wydech wystaje w ogóle? Wydech, wydech. W realu też tak jest. Widziałem. Podoba Ła. mi się. Ła. Turbo diesel. Tak Volvo robi pewnie, co? No. Ło. Ła. No i dobrze. To. Ocena teraz. No. Ja myślę, że taką siódemkę wystawię, ponieważ koła są słabe, takie zwykłe namalowane felgi czerwone i opon nie ma żadnych fajnych. Ale widać malowanie A to oryginalne z bacy. całościowo? Co? To całościowo. Tak, tak, tak. O, dobra. I chwila, jeszcze mogłeś. Na workshopie jest taki jeden mod. Nawet go posiadam, że masz normalnie marki kontenerów Tomaszu, więc mogłeś sobie tego moda ściągnąć z workshopa, by fajniej to wyglądało, nie? A nie takie zwykłe niebieskie. A ty? Ja siódemkę mu wystawię, a ty? Ja myślę, że takie mocne 6. Nie moje kolory. Aha, no dobrze, to teraz przechodzimy do. Tytuł Biedronot. Gra Eurociężarówki 2. Marka MAN TGX 18.510 i SHMITZ. Chłodnia. Autor Małpa Biały Mercedes. Krótki opis. Pierwsze jazdy nowym manem z modem na dźwięki. Płatnym modem na dźwięki. Thumbs up. Pierwsze zdjęcie. Smiley cat. Lady Beetle. Co jest? Thumbs up. Faktycznie. Smiley cat. I Lady Beetle. Dobra, pierwsze zdjęcie. Jak oceniasz pierwsze zdjęcie? Ja? Mi się bardzo podoba, tylko szkoda, że krzywe. No bo żebyś wiedział, jak to się chłopie robi, to musisz w grze przewrócić ekran o 90 stopni i weź to wymierz. Albo jest prosto, albo krzywo. Ja tak nie umiem, nie? Musisz głowę ja też przekrzywić. Nie umiem. Nie wiem, nagram to, głowę przekrzywić. Wstawię to w montażu, jak to się robi, naprawdę. Nagram to, dobra. W tym momencie to widzicie. Dobra,
Drugie Tą ciężarówką jeździ Waldek i Mateusz? Oczywiście. Drugie zdjęcie, czy jeszcze nie? Ja jeszcze oceniam pierwsze. Okay. Na pierwszym zdjęciu fajnie widać słowo Circle K. Mi się to podoba. No, specjalnie zrobiłem, widać, żeby że nie było stoi, cięto. Widać, że man stoi na postoju, żeby natankować w fajnym żółtym koloru, który pasuje do naczepy Biedronki z tyłu. I bardzo fajne, jakieś ciekawe te chlapacze z tym, jak to się nazywa, naświetleniem chyba, nie? Z manem. Z przodu są te cytryny, przed chlapaczami. No, o faktycznie. I w drugim zdjęciu mamy już chyba w trasie, na jakimś moście, jeśli się nie mylę, albo nie wiem, wiadukcie, nie kto wie. I super lampa, krajobraz drzew, lamp i drogi. Mamy super spogląd na jakiegoś czarnego chyba kierowcę. I widać, że w ciężarówce zazwyczaj jeździ Waldek i Mateusz. Mi się zdjęcia bardzo podobają. Są fajne i kolor mi się podoba, więc ja bym ocenił, bym powiedział na takie mocne 9, tylko szkoda, że są krzywe, no ale już trudno. Przyjęło się. Dobrze, Jezu. Przechodzimy teraz do... A nie, bo ty nie oceniasz swojego, no nie. Faktycznie. Tytuł, postój przy bramkach. Co tu się stało? No właśnie, co tu się stało? Coś nie pykło. Tytuł, postój przy bramkach. Spacja. Gra Euro Truck Simulator 2. Spacja. Marka KS 2016 rocznik. Autor, znaczy nie, jeszcze chwila. Spacja. Autor Szymonek. Małpa Szymonek. Spacja. Krótki opis. Pierwsza trasa nową Skanią do Portugalii. Pierwsze zdjęcie, a nie jeszcze chwila. K-I-B-L Thumbs up. Po pierwsze, co robi znak Mercedesa w Skanii? To nie jest znak Mercedesa, tylko to jest interior taki zmodowany. Aha, a faktycznie, no. Bo to wygląda jak kierownica nawet. Dobra, to pierwsze zdjęcie. Na postoju jakimś, najprawdopodobniej przy granicy lub przy bramkach. Kto wie? Chyba bramki. Super spogląd na wszystko naokoło. Tylko i jeszcze jest Scania, która mi się nie podoba, bo jest w zielonym kolorze i nie lubię zielonego koloru. I trochę za bardzo daje ten kolor w oczy, jak mam być szczery. A to chyba był Patryczek, ale go tu nie ma. No. No cóż. To moja reakcja na tą Scanię. W drugim zdjęciu już wyjeżdża, a nie, dalej stoi po stoju. I widać super śmietniki nawet, w których w pierwszym zdjęciu też widać. Jest dużo zieleni, podoba mi się to, tylko szkoda, że zlewa się z ciężarówką. I super krajobraz z niebem. Jo. Mi się podoba, tylko że ciężarówka mi się nie podoba. Mi też ta ciężarówka. Aj, Szymonek, gdybyś stringował jakieś te felgi, zbomalował te felgi i byś... dał u góry te oryginalne halogeny z Skanii, to było lepiej. I te halogeny żółte na dole wywali, bo naprawdę nie wiem, to po co. Też tak sądzę. No, także, ale... no i naczepa zwykła, nie? No to ja daję 5,5. Ja daję nawet mocne 3,5. Dobra, to teraz dół. Tytuł! Sesja nowej Skanii. Gra Euro Truck Simulator 2. Marka Scania R. Autor Tyomasu. Krótki opis. Sesja zdjęciowej, znaczy zdjęciowa nowej Scania. Przepraszam. R. Nowej Scania R. I pierwsze zdjęcie. Pierwsze zdjęcie. Bardzo ładne. Mi się podoba, ponieważ jest super światło i widać cienia. Jest na jakiejś firmie może. Nie, fajny interior, podoba mi się to.
Interior bardzo fajny jest, są napisy Scania itp. Jakaś flaga Włoch, nie wiem pojęcia czemu, ale no niech będzie. Pod Gdańska znowu. Tak. Scania no w standardowym kolorze, ale plus za naczepę Kronę. Bardzo lubię naczepy. I w drugim zdjęciu już trochę gorzej, bo nie lubię zdjęć jakby od dołu robionych. Tak ja też. Trochę. I super, super widać, jakie jest oświetlenie Scani. Ej, a mam wkleić widać ten w montażu swój pierwszy screen z Eurotracka? A może. No dobra, to teraz to widzicie. O, tak wygląda mój pierwszy screen. W drugim zdjęciu jest przy jakiejś farmie, bo widać tam belki w tle. I dużo, dużo drzew obok. Scania jest na migaczach. Najprawdopodobniej to jest jakieś skrzyżowanie. Kto wie, to ma tylko to wie. Ja myślę, że zdjęcia mi się bardzo podobają, ale to ostatnio mi się nie podoba. Te ostatnie. I ja myślę, że całość przez to drugie zdjęcie mogę dać mocne 6,5. Ja takie 7 daję. Ładna Scania, tylko naczepa taka jakby była bardziej, nie wiem, w jakimś innym kolorze ciemnym, to by było fajnie. Teraz przechodzimy do... Tytuł Komi z ciężarówek Komorowski Mrągowo Poland. Gra Euro Truck Simulator II. Marka Kania. Autor ja. A to który ja? Bo no jest bardzo dużo ja. A, no dobra. Krótki opis. Cania z przebiegiem 225.092 odebrana prosto z komisu w Mrągowie. A matki? Wielkie oczy. O kurde. I co na końcu? Mustle. Jak mam być szczery, bardzo mi się podoba. Ładna jakość, dobra jakość. Świetna jakość, właśnie. Jest to odbierane w... Znaczy Mrągowie odbierane, ale tablice są z Katowic. Ciekawe. No. Nie wiem, gdzie jest Mrągowo tak ogólnie, więc... To jest warmińsko-mazurskie. Ja często przejeżdżam obok Mrągowa, jak jadę do rodziny. No to w mazurskim, a tablice z Katowic. No. Chyba, że po prostu przy tym, przy wybieraniu pierwszej lokalizacji wybrał Katowice, no i tyle. Albo brała? Nie wiem, jestem pewny. Scania mi się bardzo podoba, mi tylko też. Szkoda, że taki kolor. Jak mam być szczery, zabrał... Ogólnie to fajne mody na reflektory, jakieś lepsze takie widać. I fajne mody na felgi, bo inne jakieś felgi i opony też ma inne. Fajna to Scania, spodoba mi się. Akurat nie znam felg w tej grze, bo nie mam jej, no ale bardzo mi się podoba wszystko. Tylko szkoda, że tylko jedno zdjęcie, a nie parę. Przydałoby się przynajmniej 3 może, ale no wiadomo. Już jest tyle, ile jest. Ważne, że jest. Ja bym ocenił zdjęcie, zestaw. Takie mocne 9 za jakość. Ja 10, bo mi się mega Scania podoba. I dobrze. Także gratulacje, Kaspercki z 10. I teraz przechodzimy do... Tytuł Zabytek w Danzig, Gdańsk. Gra Realny Świat. Marka Ponstao 102NA. Autor By i Ały Mercedes. Krótki opis. Zabytkowy konstal z 1970 roku. Jeśli się nie mylę, to wyszedł koncept, który się nazywał chyba 12N albo 14N. I one były konceptem dosłownie stobójki. No i w ogóle Szymonkowy żarcik zrobiłem, bo tam przyniosłem go do muzy z 24/7, albo na ogólnym. Pierwsze zdjęcie, co my tu mamy? Żarcik kosmonautik. Widać tramwaj, widać, na jakimś śródmieściu, czyli pewnie jakaś pętla. Nie, to jest oliwa akurat. A, no ja nie wiem, co wy tam w Gdańsku macie. Gdańsk słynie z takich starych tramwajów, typu GT
te dwie wagi takie i 102 i Ale to akurat Pospale, 102 i 105 to akurat, że zabytki już nie jeżdżą. Jeżdżą PESy, jeżdżą te duwagi tylko. Ej, bombardiery NA. i jeszcze jakieś tam konstale, jakieś z No 2008. bombardiery to akurat taki zabytek to nie jest, to już troszeczkę nowsze. Ja myślę, że bardzo mi się z niej podoba, tylko szkoda, że jest takie małe. Wydałoby się większe, jak ma być 4. Ale fajnie, że widać cały tramwaj, a nie tylko kawałek. Jo. I numer 1105. Drugim zdjęciu mamy Historię. informacje o tramwaju i liczby sztu... O, Konstal w Chorzowie! Chorzów! Kocham Chorzów. Lata produkcji z 70 i 73 roku. No, po angielsku i niemiecku nie będę raczej czytać. To ja może przytapujemy. I... Nie, bo to będzie ten, to będzie za dużo beka ze mnie. Dobra. Ja myślę, że mocne 7, bo to zdjęcie jest po prostu trochę za małe, ale tak to mi no, się jak bardzo ma, podoba. A jak miałem tym telefonem zrobić lepsze zdjęcie? Zamiast robić pionowo, to poziomo. Albo na odwrót, bo nie jestem pewny, który jest tym, a ten. Aha. Dobra, to Dobra. 7. Teraz przechodzimy do... A to ja mam czytać swoje? Tak. Albo dobra, to ja będę czytać. Dobra. Tytuł. Car spotting na Nürburgring. Nie fake. Zero scam. Gra. Przyjęła się. Tak. Gra. Beam NG Drive. Marka. Porsche. BMW. Mercedes-Benz. To będziesz miał wydatki, jest skrót. Audi. Tak. Autor. Małpa wybranek. Ja już chyba nawet nie wiem, kto to. Wiecie, kto to? Bo ja nie. Krótki opis. Orszał, Bęwa i Mercedesa i Adica. Postarałem się tym razem, panie Mercedes. Pozdrawiam serdecznie z rodzinką, smacznej kawusi. Życie widzą. I kiedy was odchylone te opisy, nie? Dobra, pierwsze zdjęcie moje, Sigma. Dobra, to ja słucham. Pierwsze zdjęcie. Ładny niebieski Porszak z felą i taką typową felą i z rejestracją z VS Dan z Niemiec. Drugie zdjęcie mamy BMW. Tak jak mówiłem, BMW nie lubię za bardzo. Bardziej to Audice i Mercedesy. 4 lata. Trzecie, też BMW. Ja tu nic nie widzę, serio. No przypatrz się, że lata. Jak lata? No przypatrz się w tym drugim zdjęciu, że ta M4, czemu ona lata? Ten bober. No teraz zauważam, on pewnie ma ten, źle model stworzony. Aha. Dobra. Tu kolejne zdjęcia mamy Audi z Rosji. A Rosjana ma! Kolejne tu jest Audi z pod domu. Ładne Audi nawet, podoba nie, mi się. To jest parking na torze Nürburgring w Niemczech. No aha. Kolejne to mamy światła Audi. One fajnie świecą, jak się dobrze postawi. Kolejne to w mamy ogóle. Nawet ładnego Mercedesika białego. Fajnie wykonane. Ja w ogóle ostatnio wtedy miałem, gdzie pobrałem ten Passata B5. Ja mam, od dawna. Fajnie się jeździ. Kolejne no. To mamy Mercedesa z Rosji, też chyba samego, ładne koła, trochę się błotnik opona weszła, ale to mniejsza. On tak obniżony jest. Tutaj mam dalej Porszaka, w takich mniejszych felgach, większych oponach, niebieskiego. To się tak wydaje ogólnie. A ty też, też się wydajesz, tak. Że jesteś wybrankiem, a jesteś przydupasem. Ja to no, to takie życie. W ogóle nie, ten tekst nie ma sensu, ale dobra, mniejsza. Kolejne to mamy ładne zdjęcie Porszaka. No i koniec. Także nie wiem, za to opony, co się tam wcięła. Za to wszystko, że tutaj BMW nie widać za bardzo od tej strony. Takie 7,5. Czekaj, czy Szymonka znowu przyniosę. Dobra. Następne. O, teraz przyszedł na ogólny z Larą. Ej, przejeżdż go tutaj na chwilę? No dawaj. Siema, Szymonek. Siema.
Odcinek nagrywam. Uciekł. Nie ma go. Dobra. Następne. Tytuł zabytkowy autobus w Danzig. Gra Real Life marka Mercedes O405N. A ja widzę jeszcze Mercedesa Citaro, ale dobra. Autor biały Mercedes. Krótki opis. Zabytkowy autobus jako atrakcja w wakacje w każdy weekend na niektórych kursach. Pierwszy nagranie. Pierwszy filmik. Pierwsze nagranie to jest skrzyni ZF. Proszę się zatkać na chwilę. Drugie nagranie. Proszę się zatkać. Daj mu. A co to jest w ogóle za skrzynia? Jaka skrzynia? Wybranek. Słucham? Jaka to jest skrzynia w tym Mercedesie? Nie wiem, brzmi na Wojt. No, chyba raczej nie. No tak, za dobrze tego nie słychać, więc nie mogę tego uznać, wiesz? Aha, dobra. Następny filmik! Mercedes na postoju. Jo, piękny dźwięk. Kolejny to jest jak wjeżdża. Następny filmik. Przelotem taki trochę. Kolejne to mamy zdjęcie to od przodu. To chyba jest Voice. Nie. O, i zdjęcie od przodu. No. No i Sigma. No, ja myślę, że ja bym ocenił za wszystko, bo fajne nagranie to pierwsze, jak mu daję pod górkę. Jo. A ja bym powiedział, że 7. Czekaj, Szymonka pozdrowimy, co? Weź powiedz, że nagrywam odcinek. Szymonek! Pozdrów widzów, bo nagrywamy odcinek. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No, dziękuję. Mnie też chyba pozdrowił, ja nie wiem. No. Pozdrawiamy Szymonkę oczywiście. A senne. Przechodzimy teraz do... Tytuł! BMW M5 E34. Gra Beam NG Drive. Marka BMW. Autor ja chyba, bo nie wiem już kompletnie, ale to chyba małpa i branek. Krótki opis. BMW w górach wyżapa. Pierwsze Dobra. Zdjęcie. Mamy pierwsze zdjęcie. Ładne zdjęcie od przodu, tylko mało widać. Tej BMW. Drugie takie zdjęcie. Zamierzone było. Drugie zdjęcie też jeszcze mniej widać. Te fajne zdjęcie od przodu. Trzecie zdjęcie mamy fajne zdjęcie od tyłu. Ładnie widać BMW z bliska, tylko też mało widać. Czwarte zdjęcie mamy. Czemu uderzyłeś tu gdzieś BMW? Skrzywdziłem ją, zdenerwowałem się na nią, wiesz? Dlaczego? Bo wybuchnął silnik. Aha. Jak to zawsze w BMW-kach, ja nie wiem. Jakie duże koła beznadziejne, ja mogę z tym mniejsze koła dać, Jezu. A to tak było od razu, wiesz? I piąte zdjęcie z ładnym krajobrazem. Japan, Japonii. Także za to Japonia. Pierwsze zdjęcie. Ładne jest to pierwsze zdjęcie. Ja mogę ci dać takie 8,5, ponieważ tutaj jest rozbite i ma za duże koła, jak dla mnie. I mało widać. Także ja 8,5. Teraz... Tytuł! Mercedes C55 AMG. Gra, super gra. B? Marka Mercedes. Mercedes AMG ogólnie. Autor, znacie może wybranek tego, bo go nie znam trochę. Krótki opis. O, Szymonek znowu przyszedł na inny kanał. Krótki opis. Mercedesa Benza C55 na postoju i w warsztacie
w jakimś niesamowitym i śmiesznym kraju. Weź to, jeszcze raz czytaj. To zabrzmiało w ogóle. Przeniesiemy Szymonka jeszcze raz? Dobra. Szymonek! Dobra, siema. 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 Jak siema powiedział w ogóle? Jak? No. Mam taki głupi głos, nie? Dobra, mamy. Pierwsze zdjęcie. Pierwsze zdjęcie. Aj, mogłeś odwrócić to słońce, pogodę zmienić, bo nie świeci naprzód i mało widać przez to. Tylko widać, że masa się odbija. Kolejne zdjęcie mamy od przodu. W ogóle cały czas robisz podobne zdjęcia tego przodu, naprawdę. No bo bardzo ładne są takie. Mi się takie podoba. Kolejne zdjęcie od tyłu. Ładne to ten, ładne. Akurat ten Mercedes mi nie przypada do gustu. Wolę starszego W124 akurat. Ale ten też jest ładny. W124 gnije rudą, ale dobra. Ruda go zjada. Bo to stare auto. No, wiadomo. No, od tyłu zdjęcie ładne, fajne cztery wdechy sportowe. I kolejne zdjęcie tu jest przodu, 5,5 litra na fajnej felze. Kolejne zdjęcie tu, o, z parkingu, takie z daleka. Fajnie są skręcone koła, widzę. Kolejne zdjęcie na serwisie, co się stało? Koła wymieniałem. Dlaczego? Bo spaliłem wszystkie koła. Aha. Kolejne zdjęcie to jest już po chyba wymianie. Po wymianie. I tutaj widzę, zmieniasz pas. Co to w ogóle za mapa? Nie wiem. To chyba było Valocity. Aha. Kolejne zdjęcie to jest z parkingu zaś. A i to już koniec, dobra. No to jest to samo. No dobra, także ładny Mercedes, nawet ładny. No tak nie... Te chromy nie, bardzo pasują. Nie widać, nie jest tak bardzo stuningowany, więc to mi się właśnie podoba, bo ja nie lubię takich odjebanych aut. Tak jak na przykład Szymonek wysłał tego to ciężarówkę, to jest po prostu ten, na Master Truck, a ja takie, o, ta BMW twoja fajna jest. Taki Mercedes jeszcze fajnie jest, także takie 9 myślę, że ci mogę dać. Te chromy bardzo do tego Mercedes pasowały. Jo. Na przodzie, na bokach, na tyle. No, nawet ładnie. Gdyby nie, to bym go nawet nie wybrał. I teraz uwaga, ostatnie. Nie ostatnie. Dziękujemy za wysyłanie zestawów, bo teraz możecie wysyłać na kolejny odcinek. Tump sub. Także tutaj już jakieś zestawy nam się zebrały. Chyba 3. Także widzimy się wkrótce. Wybrałem, coś do dodania masz? Super. Nara. Nara.